To jest podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. To jest 2020 rok, Czarny Dunajec. Wcześniej było Krościenko i Grybów w 2018-19. Rok temu był Nowy Targ, o czym wspomniał właśnie pan profesor. I w tym roku Nowy Sącz. Pierwsze miejskie, nie na cmentarzu, tylko w centrum miasta. Imienne upamiętnienie całej społeczności tego miasta. 12 tysięcy ofiar z imienia i nazwiska. I to było takie najważniejsze wydarzenie w historii, myślę, projektu, ale też jakiegoś takiego mojego osobistego wyzwania, mocowania się z tematem zagłady. I to udało się. Także do tej pory jest prawie 17,5 tysiąca ofiar upamiętnionych z imienia i nazwiska. To nie jest film przecież, nie? O odbudowywaniu cmentarza. Tylko to jest film o odbudowywaniu pamięci. O ogromnym trudzie w odbudowywaniu pamięci. Nie istnieje historia Polski bez historii Żydów polskich. I nie istnieje historia Żydów polskich bez Polski. I to związanie, to trzeba zrozumieć. Nie wszyscy to rozumieją. Dariusz Popiela, polski kajakarz górski, czterokrotny medalista Mistrzostw Świata, dwukrotny mistrz Europy. Przywraca pamięć o zaniedbanych cmentarzach żydowskich. Jego działalności Wojciech Szumowski poświęcił wybitny dokument zatytułowany Ukos Światła. W ramach cyklu W labiryncie świata w listopadzie 2023 roku odbyła się projekcja tego filmu, a następnie dyskusja poprowadzona przez redaktora Wojciecha Bonowicza, publicystę Tygodnika Powszechnego, z udziałem Dariusza Popieli i Wojciecha Szumowskiego, a także wieloletniego rektora Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, profesora Hanocha Gutfreuda oraz wiceprezydenta FSIS, doktora Wergiliusza Gołąbka. To jest podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Czy pan profesor mógłby powiedzieć kilka zdań na temat rodziny swojej, bo pan profesor przeszedł też w życiu bardzo wiele. Bardzo proszę, panie profesorze. To na początku ja tylko chcę powiedzieć, że ja rozumiem i mówię po polsku, ale nigdy nie wykładałem i nie mówiłem do takiej wielkiej publiczności. To czasem mi będą brakować słowa, to przejdę na angielski. A jak będą błędy gramatyczne, to wybaczycie mi. To było bardzo wzruszające przeżycie. Kilka razy słyszałem nazwisko mojej rodziny, Gutfreund, jak czytali te imiona. I też widziałem na tym czarnym granicie, gdzie były te wszystkie imiona w białych literach, widziałem też nazwisko mojej rodziny. Ja nie urodziłem się w Nowym Targu i nie byłem wychowanym w Nowym Targu. Ale Nowy Targ jest część moich genów i mojego DNA. Mój dziadek, Henryk Gutfreund. Henryk to polskie imię Hanoch. Ja jestem Hanoch, ale się urodziłem Henryk w Krakowie. On umarł jeden rok przed moim urodzeniem. Jego żona Hania Gutfreund, moja babcia, dwie córki, Nela, Salomea, dwie małe kuzynki, Fredzia i Dosia, wszyscy zginęli w Bełżcu. Kilka miesięcy temu w Nowym Targu odkłonili ten bardzo imponujący pomnik z tymi imionami i my się wszyscy spotkaliśmy na stadium, gdzie zebrali 2000 osób. W jednym dniu 2000 osób posłali do Bełżca i zginęli w jednym dniu. Skończyli tak, zabili całe żydowskie miasto. I ja tam byłem z moimi wnukami, z moimi wnuczkami, z moimi synami, z żoną, całą rodzinę na tym Dniu Pamięci i przemówiłem do obywatelstwa tego miasta. To nie Żydzi. I jak powiedział Dariusz w tym filmie, nie trzeba być Żydem, żeby się zajmować cmentarzem żydowskim albo pamięci Żydów. I to było bardzo, bardzo wzruszające. Ja tam przemówiłem i na końcu mojej
przemowy powiedziałem, że teraz się chcę zwrócić do moich wnuków po hebrajsku. I widziałem, że ludzie mieli łzy na twarzy. Karolina płakała. Powiedzieli mi, że 80 lat w tym miejscu nie słyszeli słowa po hebrajsku. I tak, to jest o mojej rodzinie. To pan chciał wiedzieć. To jest... Dziękuję bardzo. I później będziemy mówić dalej o pamięci i o tym, co myśmy tutaj widzieli. Ale jeszcze bym dopytał, czy w rodzinie były jakieś wspomnienia związane z Nowym Targiem? Czy ktokolwiek mógł przekazać jakieś informacje o życiu rodziny czy sąsiadów? Ja byłem małym dzieckiem. Rodzice, to było szczęście, wyjechali na wschód. I większość Żydów polskich, którzy się uratowali, to uratowali się w Rosji, w Kazachstanie. I później wróciliśmy do Polski. I to już jest inna historia, dlaczego myśmy tam nie zostali. Bo w 1945 roku w Krakowie był pogrom i mordowali Żydów w Podhalu i zamordowali kilku Żydów nie tylko w Kielcach, w Krakowie też. I wtedy rodzice postanowili, ojciec postanowił, że tu nie ma przyszłości. Dariusz Popiela, bardzo trudno jest w ogóle zadać jakiekolwiek pytanie po tak mocnym filmie i po takim spotkaniu z tak wielką sprawą. Ale oczywiście wiemy, że film tak naprawdę opowiada tylko o pewnej części tej działalności. Chciałbym, żeby pan powiedział trochę więcej. Jak daleko już w tej chwili sięga działalność fundacji, która się zaczęła zajmować upamiętnieniem? Bo to już nie, bo myśmy oglądali historię Czarnego Dunajca, ale wiemy skądinąd, że ta historia jest już szersza. Tak, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję Panie Profesorze za te słowa. Tak, no to jest 2020 rok, Czarny Dunajec. Wcześniej było Krościenko i Grybów w 2018-19. Rok temu był Nowy Targ, o czym wspomniał właśnie Pan Profesor. I w tym roku Nowy Sącz. Pierwsze miejskie, nie na cmentarzu, tylko w centrum miasta, imienne upamiętnienie całej społeczności tego miasta. 12 tysięcy ofiar z imienia i nazwiska. I to było takie najważniejsze wydarzenie w historii, myślę, projektu, ale też jakiegoś takiego mojego osobistego wyzwania, mocowania się z tematem zagłady. I to udało się. Także do tej pory jest prawie 17,5 tysiąca ofiar upamiętnionych z imienia i nazwiska. Opiekujemy się wspólnie z niesamowitymi ludźmi, bo tam pewnie Państwo zwrócili uwagę w tym filmie, tam co chwilę się pojawiają nowe osoby. Tak, tak, tak. Tak, to było niezwykłe i tworzymy taką sieć ludzi nieobojętnych. Trochę ten film pokazuje, stwarza takie wrażenie, jakby tych ludzi przybywało, prawda? Że na koniec jest was jeszcze tak, więcej. A nie tylko, tak, to raz, że sprawia wrażenie, ale tak faktycznie było, tak, bo faktycznie zaczynaliśmy było w trzy osoby, wspólnie z Karoliną Pan, z Michałem Szaflarskim, a kończyliśmy prawie w 30 osób takich wolontariuszy, że zresztą Wojtek, reżyser z kamerą, widział, jak to wyglądało. W nocy o północy czasami można było dzwonić i działać. To takiego typu działacze, którzy poczuli, że to zapomniane miejsce odkryli na nowo, które stało się ich cmentarzem. I dzisiaj tak to właśnie jest. I właśnie tacy ludzie jak Wojtek Głowacz, Grzesiu Głowacz, całymi rodzinami, Państwo widzieli, tam czasami małe dzieci razem z nimi przychodziły i to jest coś takiego, czego się nie spodziewałem, realizując ten projekt, bo ja chciałem tak naprawdę tylko wykosić cmentarz w Krościenku. To było główne zadanie. Natomiast dzisiaj siedzę w Rzeszowie przed taką wspaniałą publicznością. Oglądamy film. No, gdyby ktoś mi 5 lat temu powiedział, jak ja z tą kosą wszedłem na ten cmentarz, że to tak będzie, a po drodze był film jeszcze w Australii, w Izraelu, no to powiedziałbym, że to jakiś kosmos, to niemożliwe. A dzisiaj jesteśmy tu i w jakimś sensie być może ta historia komuś, nie wiem, doda jakiejś refleksji, siły do działania. Fajnie by było, bo to, co widzieliśmy, takich cmentarzy w Polsce jest 1600 około. I to często podkreślam też, będąc w Izraelu. Ta pamięć o żydowskich sąsiadach jest w rękach nieżydowskich, bardzo często chrześcijańskich sąsiadów i to jest niezwykle ważne.
Proszę powiedzieć, jak Podhale przyjmowało te inicjatywy. Wiemy, że Podhale to w ogóle jest taki, no trochę znam ten świat, bo bywam często. To jest taki świat, w którym bardzo się niechętnie jakby mówi o tajemnicach II wojny światowej, tym wszystkim, co się wówczas działo. Nie tylko tym, co dotyczy Żydów, jest wiele innych trudnych spraw tam na Podhalu, które ludzi podzieliły i do tej pory są taką bolesną raną. Jak sobie pan z tym poradził? Jak sobie z tym poradziliście? Czy na przykład to, że jest pan sportowcem z wynikami o światowym znaczeniu, pomogło? Znaczy to jest tak, tam pewnie, tak jak pan mówi, Podhale faktycznie jest takim na pierwszy rzut oka miejscem, gdzie jest wiele podziałów jakichś takich, czasami jedna wieś z drugą wsią tam się nie za bardzo, ale to nie tylko Podhale, ale tam to się jakoś tak rzuca w oczy i nawet ja tam na filmie było widać, że kiedy pani pytała, czemu tu się tucemy. Ja tam się chwilę zastanawiam, bo do Sącza też są jakieś animozje tam od Podhalańczyków, więc dlatego był taki moment zastanowienia. Ale generalnie właśnie mówiono mi, a bo konserwatyzm, a bo tam antysemityzm, będzie ci ciężko, nie idź tam, po cholerę ci. Właśnie nie, było zupełnie odwrotnie i Wojtek tutaj ze swoją kamerą to wszystko rejestrował. Spotkałem niesamowitych ludzi z wielkim, otwartym serduchem. I też troszeczkę w swoim życiu gdzieś staram się walczyć ze stereotypami, więc dlatego kiedy słyszałem o Podhalu takie rzeczy, uznałem, no, że nie, że muszę to albo doświadczyć na swojej skórze, bo nie uwierzę, że tak faktycznie jest. I zawsze jak się mnie właśnie ktoś pyta, to dobro, zło, oczywiście są tak nie tylko na Podhalu, tylko jak wszędzie, dobrzy i źli ludzie, ale ja jeżeli brać pod uwagę wszystko, co złe, wszystko, co dobre, to dobre przewyższa i to dużo, dużo to złe, więc to nie ma nawet dwóch zdań. Sportowcem, wie pan, no nie jestem Robertem Lewandowskim, ani... No po wczorajszych jego wyczynach to... A mimo wszystko to... mógłbym być, nie ma problemu. Ale to tak, no karny oczywiście, ale to jako sportowiec solidaryzuję się z Robertem. Oczywiście. I oczywiście tutaj nie ma dwóch zdań. Dawał tyle powodów do dumy i radości, że tam jak raz noga zadrżała, to... Tak, ale w każdym razie chodzi mi o to, że nie jest to tak rozpoznawalny sport. Jego nie ma w gazetach cały czas, nie ma w mediach. To jest tak i to działanie, troszeczkę w cieniu bym powiedział. Ale takie jest moje życie. No, często nie idę za tym, co jest gdzieś tam na świeczniku. No, pewnie fajniej by było zarabiać Bóg wie ile pieniędzy ze sportu. No, tak nie jest w kajakach, to inaczej funkcjonuje. Tam często za uścisk dłoni i medal pływamy. No, niemniej jednak w Nowym Sączu mogę powiedzieć, że troszkę pewnie tak, bo z racji tych 20 lat bycia w reprezentacji, no to chcąc, nie chcąc jakieś artykuły się pojawiały, lokalne media pisały, więc tam może to nazwisko jest bardziej kojarzone ze sportem, z tym miejscem, ale tak jak i państwo tutaj mnie widzicie pewnie po raz pierwszy, tak samo jest w tych innych miejscach. Gdzieś ktoś tam słyszał czasami, tak jak wójt Krościenka, który myślał, że przychodzę w sprawach kajakowych, no a przyszedłem w sprawie cmentarza. Czasami to pomaga, oczywiście, pomaga w kontaktach ze szkołą, kiedy chodzę do dzieciaków, opowiadam o sporcie, o mojej pasji i próbuję ich motywować do działania w życiu i do niepoddawania się. Więc czasami tak, ale w wielu miejscach kajaki nie są znane, prawda? Więc bardziej gdzieś za granicą w niektórych krajach, a u nas to jest jednak taki sport jak dużo olimpijskich, które cieszą nas raz na 4 lata, a później sobie o nich tam gdzieś zapominamy. Ja mam pytanie do pana Szumowskiego. Jest pan mistrzem dokumentu. Proszę nam oczywiście w kilku zdaniach, bo to no nie jest to możliwe. Co jest, jak wygląda alchemia tworzenia takiego dokumentu? Jak długo to trwa? Co jest istotą? Kiedy jest, pojawia się temat? Bardzo bym prosił o kilka zdań na ten temat. Dzisiaj oglądając po raz kolejny swój film, dałem sobie sprawę, bo to bardzo często tak jest, że ta alchemia jest nieoczywista. Zdałem sobie z tego sprawę, że to jest... bardzo osobisty film. To nie jest tak zwany artyzm sztuki artystycznej, czyli jakieś, tylko to jest moje zmaganie się. Czyli być może alchemia powstawania filmu zaczyna się od tego, że z czymś się zmagam. I to było moje zmaganie się z zagładą, to znaczy z poczuciem absolutnej bezradności wobec zagłady. Nie rozumiałem zagłady. Nie pojmowałem zagłady. Jak to możliwe? Jak to możliwe, jak to się stało. I byłem w takim stanie, kiedy po przeczytaniu wielu książek,
które polscy historycy opublikowali, wstrząsających książek. Po realizacji kilku filmów też, bardzo trudnych, byłem w takiej czarnej przestrzeni, tak? I dopiero nazwisko Darek Popiela coś robi w Krościenku, jakiś cmentarz, jakieś upamiętnienie, tak? I pomyślałem sobie, że no sprawdzę tego człowieka, pójdę tą ścieżką za nim. I gdy go poznałem, tak, zdałem sobie sprawę z tego, że i tu się rodzi pomysł, tak? To jest, a wracam do alchemii, że spróbuję opowiedzieć o tym człowieku, bo on ma jakby inny sposób na zagładę. Ja może z racji wieku, doświadczenia, nie wiem, charakteru, zagłada mnie przygniatała. Przepuściłem ją przez siebie parę lat temu, te książki, i myślę, że nie da się o zagładzie inaczej mówić, niż ją przepuścić przez siebie. Ale znalazłem się w ślepym zaułku. Okazało się, że Darek znalazł sposób. Znalazł sposób, żeby jakby pominąć to, co straszne. I dlatego ten film powstał. Taka była alchemia i taki był początek szukania pomysłu na film. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, ja już tu mam w tej chwili 50 pytań, bo tu w Rzeszowie jest taka publiczność, że bardzo uważnie film ogląda. Jakoś spróbuję, proszę Państwa, jak zawsze te pytania skompresować, ale jeszcze bym Wojtka pociągnął trochę, bo tutaj Państwo pytacie o to, na czym polega fenomen tego filmu, skoro jest tak nagradzany. Rozumiem, że to jest trochę pytanie do ciebie, reżyserze, powiedz, dlaczego zrobiłeś taki świetny film i jak nie mam ci pojęcia. Się udało, nie? Ale ja cię zapytam o coś innego, bo wiesz, kolejny raz to oglądam i powiem szczerze, to co jest najbardziej niezwykłe, pewnie ono, to jest niezwykłe w dziele, które podejmują bohaterowie tego filmu, ale to się udało też zrobić w samym filmie. Znaczy, to jest film o zagładzie, przy którym człowiek jest przerażająco smutny, ale wychodzi na światło. Znaczy na koniec, wiesz, mamy takie poczucie, że można z tym jakoś zwyciężyć, z tym, co się, z tymi sprawcami. To nie będzie zwycięstwo takie, jakbyśmy chcieli, żeby ci ludzie wszyscy wstali i mogli żyć, ale w jakim sensie jest jakiś rodzaj zwycięstwa w tym filmie? Ja chyba przed momentem o tym opowiedziałem, tak? Mhm. Ten film powstawał też w samotności, z pełnym szacunkiem dla Tygodnika Powszechnego. Ale ten film powstawał w samotności, ponieważ był COVID, ja miałem kamerę i zacząłem jeździć na cmentarz w Czarnym Dunajcu. I mijało wiele dni, kiedy z tą kamerą samotnie kręciłem kolejne czynności, które powodowały, że ten cmentarz się odmieniał, tak? I im dłużej byłem z Darkiem Popielą i im dłużej byłem z Wojtkiem Głowaczem, z Karoliną Panc, ci ludzie, i to jest odpowiedź na pytanie, jak to się udało. No właśnie dzięki tym ludziom się udało. Udało się znaleźć promyk światła. I to nie jest tylko ten ukos światła, który powoduje, że widzimy tematykę żydowską i powoli ją poznajemy, ale też to światło gdzieś w tych ludziach było, tak? Ja tego światła szukałem sam osobiście. Dlatego mówię, że to jest bardzo osobisty film. I być może to się przeniosło jakby w dzieło filmowe. Tak? Zatem nie krytykuje pan moich konotacji z Delaturem. Dziękuję bardzo za Delatura. Tak. Daleko, daleko, daleko nam do tego, ale zmierzamy do ideałów. Tak, on odkryty został powtórnie w XX wieku, ale rzeczywiście genialne obrazy. Widać, że w Rzeszowie mieszkają ludzie bardzo praktyczni, bo prawie połowa pytań dotyczy tego, jak to jest finansowane. Panie Dariuszu, jak wy sobie radzicie? Czy macie też takie pomysły? Tu państwo pytają, żeby na przykład przyjeżdżała też młodzież z Izraela i wspólnie z młodzieżą polską pracowała, że może to byłby jakiś pomysł na przekroczenie pewnych barier, jakie są. Ale też o to finansowanie pytają. To, więc to ciekawe, bo w Izraelu też przede wszystkim o to pytają. Tak, tak. No, myślę, że to nas nie od dziś wiadomo, że te dwa narody. Myślę, że to nas łączy. I tak. Właśnie jestem, pierwszy raz byłem w Izraelu 2 tygodnie, 3 tygodnie temu.
No jestem w szoku, jak wiele nas łączy. Nie wiem, pewnie część z Państwa tam miała okazję być. Ja byłem pierwszy raz i naprawdę jestem mega, mega zdziwiony. No, no prawie jak w domu można się czuć, to jest coś niesamowitego. I właśnie wiele tych wspólnych cech tam dostrzegam i w charakterze i w różnych innych tematach. No tak, no finansowanie. No to jak gdyby nasz projekt zawsze nie ma żadnych tajemnic przed nikim. I w tym sensie no, działamy społecznie, zbieramy pieniądze gdzie się tylko da. Nie ma żadnej dużej organizacji stojącej za nami, chociaż słyszę, że finansuje mnie Soros, jacyś bogaci Żydzi. No nie, tak nie jest. Zbieramy przede wszystkim różne akcje crowdfundingowe, pukam do różnych sponsorów, firm. Staram się jako, nie wiem, być może przez to, że byłem takim outsiderem w tym środowisku, upamiętnię kimś zupełnie nowym, zresztą nie miałem żadnego znajomego o pochodzeniu żydowskim, nikogo nie znałem prawa, nic nie wiedziałem na ten temat. To na przykład dla mnie było naturalne, że powinienem pukać do na przykład ambasady Niemiec czy konsulatu Niemiec, prawda? I stamtąd już 3 razy uzyskałem wsparcie do finansowania naszego projektu. Są granty, są różne instytucje, tego nie ma dużo. Na takie upamiętnienie jak my robimy, które na cmentarzach to jest koszt 120-130 tysięcy złotych, jeszcze zależy jak dużo trzeba ogrodzić ten cmentarz, bo niektóre są ogrodzone, więc odpada ten koszt. Niektóre udaje się pozyskać, tak jak jest Fundacja Rodziny Nizembaumów w Polsce i oni na przykład czasami się udaje, że ogrodzą dany cmentarz, więc to wszystko zależy, ale de facto nie ma w Polsce na przykład takich instytucji żydowskich, które byłyby w stanie na dużą skalę pomóc naszemu projektowi. To jest jakieś 10, 8, 7% w zależności od tych całościowych kosztów. No największym wyzwaniem, nie ukrywam, i dużo nieprzespanych nocy, to był Nowy Sącz, gdzie trzeba było zebrać 500 000 złotych na to miejsce pamięci i to już, no tak jak wspomniałem, no, skromny kajakarz, nie piłkarz, więc innymi kwotami w życiu na co dzień operuje i to było spore wyzwanie, ale tak jak mówię, ludzie wielkiego serca, Żydzi, nie Żydzi, wierzący, niewierzący, chrześcijanie, niechrześcijanie, staramy się tym projektem różnie. Ludzie nieraz, niektórzy nas szanują za to, że robimy to tak obywatelsko, wspólnotowo i na przykład chcą pomóc projektowi i są z Warszawy, z Gdańska, Szczecina, nie mają szans przyjechać nam pomóc, ale chcą wpłacić jakieś drobne kwoty. Są potomkowie, którzy chcą z całego serca się włączyć, chociaż staram się akurat od potomków nigdy, zawsze dostają zaproszenie już jak my kończymy projekt, więc chcemy im pokazać, są naszymi gośćmi honorowymi. Ale niektórzy z nich widząc i przeżywając, tak jak na przykład Howard Unger z Nowego Jorku, który w 90 roku był ze swoim ojcem i postanowili nigdy więcej Polska. Przyjechali, odbili się od dżungli, która była na cmentarzu, nie mogli dojść do nagrobka swojego pradziadka. Wiedzieli oczywiście, że nie ma Żydów, ale nie mogli zrozumieć, czemu tym ludziom to nie przeszkadza. No i 20 lat później dostaje Howard od nas zaproszenie, no i decyduje się, że mimo wszystko no to pojedzie do tej Polski, no i płacze już zupełnie z innych powodów, ze wzruszenia. Chyba 6 członków jego rodziny jest upamiętnionych w Grybowie i on postanawia, dobra, ja zostaję z wami, chcę wspierać wasz projekt, prawda? Oczywiście bez tego środowiska żydowskiego nie byłoby to możliwe, więc z różnych stron mamy Australię, Amerykę, ale to nie jest tak, że fundacja śpi na forsie i nie wiadomo, co finansować. Każdy projekt jest od zera do tej kwoty, którą potrzebujemy i kończymy i serce czasami pęka, bo nie stać nas na odnowienie jeszcze kilku macew. Tutaj w Czarnym Dunajcu to było mega wyzwanie, zależało nam na każdej tej macewie. One zostały tak odtworzone, jak wyglądały oryginalnie, bo tam była jeszcze farba, był kolor, dlatego nie żółta farba, tylko te płatki złota. To nie jest takie złoto jak pierścionek złoty, to jest to artystyczne, więc to nie jest, że to ta jedna macewa jest tam warta jak samochód. No nie, to tak nie działa. Ale w tym sensie, że bardzo nam zależało, żeby społeczność lokalna zobaczyła, jak wyglądał kiedyś ten cmentarz. A z jedną pękniętą macewą, wcześniej to nie było możliwe, bo to była po prostu łąka z jedną przekrzywioną macewą, prawda? A teraz już można sobie to wyobrazić, jak te setki macew tam takich stało. Film był pokazywany już na Podhalu. Jakie było przyjęcie tego filmu? Generalnie bardzo pozytywne. Czy się zaczęli ludzie do was odzywać także z kolejnymi inicjatywami? Nie wiem, to jest, ktoś tak, odnalazł coś w swoim gospodarstwie albo przypomniał sobie, że... Bo nie wiem, czy to efekt filmu, ale tak właśnie się zadziało, wydarzyło w Krościenku. Tam 250 fragmentów macew wróciło w tym roku na cmentarz. No i znowu musimy zebrać pieniądze, żeby odnowić, wyeksponować, bo
na Wkrościenku też była jedna macewa i nagle to ktoś się mnie pyta, czy projekt działa w tych lokalnych społecznościach. No to Krościenko po 4 latach, zamiast gdzieś tam te macewy mogły być wyrzucone, pochodziły z rozbiórki, były na podłodze w jednym z budynków w mieście, więc zamiast je wyrzucić, wróciły na swoje właściwe miejsce, więc w tym sensie to działa. Raczej bym powiedział, inspirujemy ludzi lokalnych, jakichś działaczy, którzy się zgłaszają. Z tymi macewami naprawdę to bardzo dużo ludzi zgłasza się po prostu, raczej bardzo dużo, na skalę tych miejscowości. Że panie Darku, chyba mam tam na podwórku, czy można przyjechać sprawdzić, czasami w zakładach kamieniarskich, które są likwidowane z różnych przyczyn, gdzieś tam na magazynie sobie leży i w takie miejsca wchodzimy. A czasami są niezwykłe historie, bo jedna macewa znaleziona na podwórku w Nowym Targu doprowadziła nas do Johannesburga w Republice Południowej Afryki, gdzie żyje potomek osoby, która zmarła w Nowym Targu i to jest jedyny ślad po tej osobie, prawda? I więc tak. Żeby nie było, że w Rzeszowie się interesują tylko pieniędzmi, Boże, to jest bardzo dużo szczegółowych pytań, na przykład czy pana ojciec ma na imię Ryszard i czy także był kajakarzem. Był kajakarzem, ale nie Ryszard, a Bogusław. No, wujek był Henryk. No. Czyli i też kajakarze. Tak, ktoś tak znał jakiegoś Ryszarda. Tak. Ale też bardzo dużo z państwa chce się czegoś dowiedzieć. Myślę, że może do pana profesora Gutfreunda to jest pytanie. Co my właściwie widzimy na tych macewach? Czy pan by umiał trochę to skomentować? Widzę, że parę osób to interesuje. To jest bardzo ważna, bardzo szlachetna działalność. I nim dokładnie na to odpowiem, to chciałbym jeszcze coś powiedzieć. Miałem kolegę na Uniwersytecie Hebrajskim, wybitny historyk, badacz urodzony w Krakowie, profesor Jakub Goldberg, on już nie żyje. I on zawsze twierdził, że nie istnieje historia Polski bez historii Żydów polskich. I nie istnieje historia Żydów polskich bez Polski. I to związanie, to trzeba zrozumieć. Nie wszyscy to rozumią. Ja myślę, że jak widziałem ten film, to myślałem, że najważniejszy wkład tego filmu jest do zrozumienia tej, jak to się mówi, tej syntezy między tym. To jest jedno. Drugie. Jak Niemcy wykonali tą zagładę, to oni odbierali życie ludziom, ale odbierali jeszcze coś, odbierali ich tożsamość, pamięć, jakby nigdy ich nie było. Jest, ja nie pamiętam dokładnie, chciałbym teraz cytować proroka Izajasza w rozdziale 56. Jest, niedokładnie pamiętam, ale tam jest napisane: dam w moim domu i w moim murze im stelę i imię na wieczność. Stela i imię to Yad Vashem. Stąd pochodzi ten Yad Vashem. I misja Yad Vashem jest taka, już ta sama jak pana misja. To zwrócić nie tylko pamięć, ale zwrócić tożsamość. Przez czytanie imion, przez wspomnienie imion zwraca się ludziom tożsamość. I te dwa wkłady to najważniejsza ważność, sens tego filmu. Jeszcze poprosiłbym o te macewy, jakby pan profesor krótko skomentował. Co my tam widzimy? Bo wiem, że wielu Polaków rzeczywiście, i chodząc na cmentarze, tak staje trochę bezradny. Te macewy to było prostu... Dziwiłem się, jak wyraźne te litery. To po hebrajsku wszystkie. I ja to mogę czytać. I ja to rozumiem. I każde macewy, to tam widziałem, to byłem już zaskoczony, co mówili. Jak dokładnie mówili o kobietach specjalnie. Ja, taka pani miała dzieci i była szlachetną panią i wierzyła w Boga i tylko dobre rzeczy robiła. I ktoś tam w filmie wspomniał ten hebrajski, żydowski termin mitzwa. Mitzwa to jest coś dobrego, zrobić coś dobrego, coś szlachetnego.
Uczynek miłosierdzia. To na tych macewach. Mhm. To nie było, to nie tylko nazwisko i imię. To też opisywali coś, jakiś charakter tego człowieka. Tam są bardzo często na tych macewach przepiękne sentencje, które wypełniają całość macewy. Bardzo często są to cytaty właśnie ze Starego Testamentu, z świętych ksiąg, które charakteryzowały daną osobę. Często są, jest symbolika, prawda? Kiedy są świece, wiadomo, że to była kobieta. Kiedy jest korona, wiadomo, że to był rabin lub uczony w piśmie. Jest przeróżna symbolika, dlatego teraz w Krościenku odzyskaliśmy macewy, które są pełne kolorów, bo nam one się wydają takie szare, w kolorze takiego zniszczonego kamienia. Tymczasem one były niebieskie, były zielone, były czarne, złote, przeróżne kolory. Na tych polskich cmentarzach właśnie możemy, no już tylko na miastkę gdzieniegdzie, no bo to wiadomo, jeżeli jest rodzina, są bliscy, to tak jak dbamy o groby swoich bliskich. Posprzątamy, odnowimy, kiedy jest zniszczone, a tu nie ma kto tego robić i to jest największy problem. Ja mam też pytanie do pana profesora. Dlaczego na grobkach żydowskich kładzie się kamyki czy kamienie, a nie świeczki? Bo... Na grobkach żydowskich tradycja była, no właśnie, że nie przynosi się kwiatów. No tak. Nie widzicie, teraz to już inaczej. U nas to kwiaty i kwiaty, jak wszędzie. Ale ten kamień to tylko pokazać, że ktoś tu był. Jakiś znak, że ta macewa nie została samotna. Że ktoś ją odwiedził. To się zostawia, to się bierze mały kamienik i tam się kładzie na macewę. Dlatego widać po rocznicy na przykład jakieś to te macewy są pełne takich małych kamieni. Teraz to my kładamy już kwiaty, teraz my już kładamy. Tak samo tym się różnią też żydowskie cmentarze, że oczywiście teraz to już się zmienia, bo na postępowych jest zupełnie inaczej, ale nie ma na przykład fotografii zmarłych na cmentarzach żydowskich. Na takich, powiedzmy, tych właśnie z okresu międzywojennego, no nie znajdziemy zdjęć, prawda, zmarłych na takich macewach. Co innego jest oczywiście, tak jak wspomniałem, u ludzi na cmentarzach bardziej komunalnych lub u Żydów postępowych, to jest troszeczkę inaczej, prawda, więc... Ja ten kamyczek też słyszałem, panie profesorze, może profesor też tutaj skoryguje, jeśli nie mam racji. Też chodziło o to, żeby się właśnie nie licytować na to, kto ma więcej co na grobie. Ta skromność i Abraham, prawda? Gdzieś grób Sary i Abraham. U nas to nie ma tych fotografii, ale jest dużo emigrantów z Rosji albo z Gruzji, jeszcze więcej. To na ich macewach teraz, w cmentarzach w Izraelu, są fotografie. To jest podcast w SIS. Pytania do Wojtka i do Dariusza o takie historie, które poznaliście jakby Wojtek robiąc film, a pan Dariusz pracując od tych wielu lat. Historie, które szczególnie was poruszyły. Które odkryliście właśnie dzięki tej pracy. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Tylko powiem jeszcze w komentarzu, że ludzie bardzo właśnie w tym dziele doceniają i jak rozumiem i w tym dziele pana Dariusza i przyjaciół i w tym twoim filmowym, że jakby mamy też wgląd w historię, prawda, konkretnych osób. Nie ma tego zbyt wiele. Rozumiem, że to jest zawsze dramatyczny wybór przy montażu, nie? Żeby... Nie, no historii jest ogromnie dużo, tak? Mhm. Początki pracy w Czarnym Dunajcu, początki upamiętniania. Bo to nie jest kwestia, żebyśmy zrozumieli. To nie jest film przecież, nie? O odbudowywaniu cmentarza. Tylko to jest film o odbudowywaniu pamięci. O ogromnym trudzie w odbudowywaniu pamięci. To nie chodzi o to, że postawimy macewę do pionu. Tak? Ale początki tej pracy, nie powiem kto, nie powiem jak, bo uważam, że nie powinno się tego mówić. Cmentarz w Czarnym Dunajcu jest bardzo dobrze widoczny z gór, które okolają Czarny Dunajec. I z okolicznych miejscowości do Czarnego Dunajca, do ludzi w Czarnym Dunajcu, do jednego człowieka, dochodziły proste słowa polskie. Polskie proste słowa. A pozwólcie im tam robić na tym cmentarzu, ale ani złotówki im nie dajcie. Myślę, że mamy 2022, zaraz będzie 2023 rok. Dopóki ten sposób myślenia
będzie w ludziach, tak, to będzie nam bardzo ciężko iść do przodu. Będzie bardzo ciężko iść Darkowi i ludziom z nim związanych do przodu, zmieniać te jakieś skrawki pamięci, wydobywać te skrawki pamięci. Nie? Ja nie mówię o... Żebyśmy się dobrze zrozumieli. To nie chodzi o jakiś frontalny atak na Polaków, na ludzi. Ta zmiana, dobra zmiana, moim zdaniem cały czas następuje. Ale ta historia, którą przed momentem opowiedziałem, bardzo oględnie ją opowiedziałem, nie? No, mną wstrząsnęła, potwierdziła te moje najczarniejsze emocje i złe sny. Tak? Do filmu tego nie włączyłeś. Właściwie film pokazuje raczej, że otoczenie jest takie sprzyjające. Prawda? Jesteśmy... Ono jest trochę zakłopotane, czasem nie bardzo wie, jak wytłumaczyć to, co się działo tutaj przez ostatnie dziesięciolecia. Postanowiłem być wierny Darkowi. Postanowiłem być wierny mojemu bohaterowi i bohaterom, nie? Że Darek nie szuka konfliktów. Darek nie szuka zderzenia. Darek lawiruje. Czasem jest w labiryncie. I on musi drogę w labiryncie znaleźć. W labiryncie świata. Dokładnie, nawiązuje. Żebyśmy wiedzieli, że cały czas jesteśmy w labiryncie, tak? Ale zapytałem was o konkretne historie też, bo przy okazji takiej pracy to, co jest największe i co jest właśnie takie najbardziej antytotalitarne, prawda? Znaczy przeciw tym faszystom, przeciw tym nazistom. To jest to, że przywracamy, że ludzie jakby wstają, prawda? Wstaje przynajmniej imię, nazwisko, historia. No, dokładnie. Pełno jest takich historii tak naprawdę. Spróbuję jedną, którą jakoś tak z Nowego Targu właśnie przytoczyć. Chociaż to, co mówił Wojtek, jest właśnie fundamentem, bo tak naprawdę to jest takie ciągłe boksowanie się, jeśli chodzi o terminologię sportową. No, czasami trzeba zrobić unik, czasami trzeba przyjąć cios na gardę, na rękawice i tak dalej, a czasami dostaje się w nos i to czasami nawet od bliskich. U mnie bardzo długo było, po co ty to robisz? To nie twoja historia. I właśnie dopóki tymi kategoriami będziemy myśleć, że to nie nasza historia, to niestety tak będą sobie dryfować te dwa światy obok nich, a ten jeden będzie znikał, bo cmentarze jeszcze bardziej od Rzeszowa na wschód jadąc, czy na południe, bardzo często zaczynają już zarastać i znikać. Czasami jest ciężko je odnaleźć. Tu mi piszą nawet, że w Rzeszowie też tak jest. Tak. Także tutaj, właśnie przed, ale jest właśnie, bo tu jest pan od psucia, ja już będę naprawiał. Przed spotkaniem spotkałem się z niesamowitą grupą, z panią Grażyną Bochenek, o ile się nie mylę, przepraszam, jeśli przekręcam. I pani Grażyna właśnie założyła stowarzyszenie, chcą aktywnie działać, zmieniać ten los tego cmentarza z wielkim zaangażowaniem, więc jest ten promyk nadziei może to się zmieni. Ale i wierzę w to i pomogę im, jak tylko będę mógł. W każdym razie do czego zmierzam, że tak samo jak w moim domu udało się, nie wiem, mojemu tacie, mojemu teściowi pokazać, że to nie jest obca historia, ale jak to się udało zrobić? Właśnie przez to, co pan mówi. Przez historię, życiorysy ludzi takich jak my. Ja mojemu tacie czy teściowi pokazałem Henia Narciarza, 13-latka, który chciał być pewnie jak ja, jakimś mistrzem, zdobywać medale. Ma zdjęcia na nartach na górce w Krościenku z numerkiem. Salomon z Nowego Targu, który startował w Makabiadzie, też z numerkiem. Ja jako sportowiec mogę sobie wyobrazić, co wtedy odczuwał, do czego zmierzam. Żeby zobaczyć w tych ludziach samych siebie, co w pewnym sensie jest banałem, prawda? No bo to Niemcy robili z nich podludzi, nie ludzi, prawda? Odczłowieczali ich. Ale gdzieś to nadal tam z tyłu głowy to jest wielki zbiór Żydzi, Żydy, prawda? Tak to funkcjonuje. Tymczasem to właśnie dostrzeżenie tego, o czym pan mówi. I tu ta historia, już żeby nie przedłużać. Ania Staszel. A Ania tutaj jest tylko na Skype'ie w filmie, bo akurat nie dało się inaczej filmu pokierować z narracją. Ale Ania podczas prac na cmentarzu rok wcześniej, nie podczas tego, co państwo oglądali, odkrywa swoje korzenie żydowskie. Dzięki właśnie Karolinie Panc, która pomaga wielu osobom w różnych historiach. I pomijając, jak to też niezwykle się stało, ale w każdym razie dowiaduje się, że to jest historia miłosna. Jej prababcia zakochuje się w chrześcijaninie, obie rodziny w pewnym sensie wyklinają tych zakochanych.
I ani babcia, Ania o tym wie z tych relacji, jest pośmiewiskiem w tej rodzinie. W sensie zawsze nawet dzieci się z niej śmiały, że jest jakąś tam Żydówką, prawda? I podczas uroczystości w tamtym roku Ania, która była taką cichą myszką, spokojną, nigdy się za bardzo tam nie zabierała głosu, zawsze spokojna, bierze mikrofon na tej uroczystości i zaczyna przemawiać. I to już jest inna Ania. Ania, która mówi, że ma właśnie dwójkę dzieciaków, słodkich dzieciaków i że u niej w domu nigdy nikt nie będzie sobie robił żartów z prababci. I to jest jakaś taka, wie pan, dla mnie niezwykle budująca historia w tym sensie, że znam też osoby, które odkrywając to swoje dziedzictwo, zostawiają to bez zmian, prawda? A tutaj było coś takiego niezwykłego. Wani, ona się strasznie angażuje dalej, walczy o prawa człowieka, pomaga uchodźcom. No, nie mówię, że przez nasz projekt, choć ona to czasami też mówi, ale w tym sensie, że to odkrycie tak niesamowicie na nią podziałało. I to jest taka historia łącząca tą przeszłość, gdzie widzimy ją, jej babcię w góralskim stroju sprzed okupacji. I Anię dzisiaj, moją przyjaciółkę, koleżankę, która tak tą historię toczy dalej, że zmienia to sposób myślenia i postrzegania innych, prawda, w swojej rodzinie. Słuchajcie, dużo tych pytań jest, ale powoli musimy do końca zmierzać. Jest do pana profesora prośba, tutaj napisana tak przejmująco. W oparciu o swoje doświadczenia i przeżycia, jakie miałby pan przesłanie dla młodych osób, które w przyszłości kształtować będą otaczającą nas rzeczywistość? Taką ręką trochę niewprawną napisane. Myślę, że z przejęciem bardzo było. Jest dla młodzieży w moim kraju. Zacznę od tego. Bo młodzież tutaj, wiecie, przyjeżdża. Przyjeżdża do obozów zagłady. Organizuje to Ministerstwo Edukacji w Izraelu. Mi się tam nie tak bardzo podoba to wszystko. I powiem wam dlaczego. Nie bardzo mi się podoba, bo te wizyty, to jest fokus o zagładzie i o antysemityzmie. I tyle. I ja przywoziłem kilka razy, przyjechałem do Polski z kolegami moimi z uniwersytetu. Im powiedziałem, że chcę im pokazać Polskę, jak ja myślę, Żydzi powinni widzieć Polskę. To pewnie, że musimy zwięcić Auschwitz. Ale jest jedna rzecz gorsza od niezwiedzenia Auschwitz i to zwiedzić tylko Auschwitz. Bo Żydzi nie tylko umierali w Polsce, Żydzi żyli w Polsce. Nie tylko byli ofiarami. To jest prawda. Tu były straszne przejawy antysemityzmu w historii Żydów w Polsce. Ale w tym czasie były też przejawy filosemityzmu. To trzeba zrozumieć. I to młodzież w naszym kraju, w tym kraju powinna to zrozumieć. Ten, jak się to mówi, taka kombinacja taka antysemityzmu i filosemityzmu w Polsce to jest coś specjalnego, nie w innych krajach. I wszystko było, bo jest 1000 lat życia Żydów w Polsce. I ja myślę, ja też mówiłem o tym, jak mówiłem w Nowym Targu na tej uroczystości. I ja widzę jakąś zmianę. Jest jeszcze dużo do życzenia u nas i u was. Zrozumieć to, co ja tu teraz wam powiedziałem. Jeszcze na poziomie politycznym między rządami to się kłócą, kto był większą ofiarą. Polska czy Żydzi Polski? Tu zginęli 3 miliony i tu zginęli 3 miliony. To jest taka, jak to można powiedzieć, porównywana wiktymologia. Ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Wszyscy cierpili. Wszyscy cierpili. Można powiedzieć, dla Polaków to była katastrofa, dla Żydów to był koniec. Tak, to jest taka mała różnica. Ale nie jest ważne, żeby z naszej strony, nasza młodzież, rozumiała, że Żydzi umierali, byli mordowani, ale też żyli.
i mieli wielki wkład do historii, do twórczości Polski. Ja tylko, przepraszam, chciałem uzupełnić, bo właśnie jak pan profesor o tym wspomniał, bo nie odpowiedziałem na to pytanie. Współpracujemy właśnie z młodzieżą z Izraela, to znaczy staramy się w tym sensie, że znowu potrzeba z drugiej strony pasjonatów, przewodników czy nauczycieli, którzy chcą z tą młodzieżą tu przyjechać. To jest niezwykle ważne dla lokalnej społeczności, bo najczęściej jest, no nie ma Żydów, no to ten cmentarz tak wygląda, prawda? A my, będąc nie Żydami, działając na tych cmentarzach, mając takie wsparcie, no w Czarnym Dunajcu już odkąd skończyliśmy projekt, już chyba było z 6 czy 7 wycieczek, prawda? Przyjeżdżają i chcą dbać, chcą pamiętać i dzięki być może filmowi, bo ludzie myślą, że tam spływają pieniądze. Nie, najważniejsza to jest uwaga. Być może uda się przykuć tą uwagę, by właśnie młodzież z Izraela, żołnierze chcą przyjeżdżać. Przeróżne próbujemy nawiązać współpracę, tylko to się dzieje, tak jak tu pan profesor powiedział, polityka nam przeszkadza. Nam Kaczyński, Netanyahu, czy ktokolwiek będzie rządził, oni przeszkadzają nam w realizacji tych rzeczy. W tym sensie, że palną coś z obu stron, tak, palną coś dla politycznej nawalanki, a na dole w tych wsiach, miejscowościach, miasteczkach ludzie mówią, no panie, no co pan tu będziesz robił, nie słyszysz pan, co oni tam gadają, no i to jest z obu stron, prawda? I dlatego jak najdalej od polityki i robić swoje. I jeszcze z jedną uwagę proszę, chciałbym. Proszę. Tutaj my siedzimy pod tym hasłem o przywracaniu pamięci. I ja bym dodał o przywracaniu tożsamości. Jeszcze Wojtek Szumowski, bo... Słuchajcie państwo, to jest tak. Dzisiaj, nawet tutaj, w czasie naszej rozmowy, spotkaniu, wychodzi na to, że jest jedna osoba, potem jest kilka osób i chcą naprawiać cmentarz w Rzeszowie. Rozmawiałem z Darkiem i na pewno coś ruszy tutaj, prawda? Chciałem wam powiedzieć tylko jedno, że na przykład obejrzeliśmy dzisiaj film, tak? No bardzo chciałem realizować film, materiał o Darku Popieli, tak? Jeździłem. No ale w którymś momencie stanąłem przed ścianą, tak? Pojawił się... Tu tylko... są też pytania o tak. to, ale już nie I chciałem. Pojawił się... Tyg... Nie, ale to jest bardzo ważne. Dobrze, tak? dobrze. Pojawił się Tygodnik Powszechny, tak? I tylko i wyłącznie dzięki Tygodnikowi Powszechnemu, tak, ten film powstał. Dzięki temu dzisiaj mogliśmy ten film zobaczyć. Zaczyna się od jednej determinacji, od tego, że ja chciałem. No ale cóż, jeden człowiek niewiele może, tak? Tylko pojawiają się dobre anioły. Niech będzie, dobra, niech Tygodnik Powszechny tak to traktuje. Tak, pojawia się dobry anioł w postaci producenta, tak? Nagle jedno małe zaangażowanie rozszerza się. Darek pojawia się i się to wszystko rozszerza. Uwierzcie w to, że jak będziecie bardzo chcieli pojedynczo, to zmienicie świat. No i to jest chyba najważniejsze. I to jest dokładnie to, co pan profesor mówi. Dziękuję ci, Wojtku, bardzo. Dziękuję wam za to spotkanie, za ten film, za obecność profesor Hanuk Gundfreud. Nie pytałem o Jakuba Lauba, urodzonego w Rzeszowie, ale wie wszystko o fizykach, o Einsteinie. Chyba go trzeba jeszcze raz do Rzeszowa zaprosić, bo dobrze jest pamiętać, że mieliśmy także udział wielki w osiągnięciach fizyki światowej poprzez naszych żydowskich sąsiadów. Dariusz Popiela, Fundacja Rodziny Popielów Centrum i Wojciech Szumowski, reżyser filmu. No i nie kończy się na tym jego kariera. Dalej pracuje. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziewczyny serdecznie. Z kwiatami już stoją, także zaraz dostaniecie wiązanki okoliczne, tu rzeszowskie. Dziękujemy państwu. Do zobaczenia. Zapraszamy 13 grudnia. Ja tradycyjnie też przepraszam wszystkich, których pytań nie zadałem, ale starałem się najlepiej, jak się dało. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy. To był podcast Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcasty.wsis.pl, a wersje wideo na kanale Wsis na YouTube.